Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Wake Up TV. Ten odcinek będzie dość nietypowy, dlatego że dotyczy on tematyki szeroko pojmowanego true crime. Opowiem Wam dzisiaj historię Andrasa Breivika, czyli człowieka, który w 2011 roku pozbawił życia 77 osób, a 319 ranił, z czego wiele osób ranił ciężko. Doprowadził on najpierw do zamachu bombowego w centrum Oslo, gdzie podłożył ładunek wybuchowy pod kancelarię premiera i, krótko mówiąc, budynek rządowy. Następnie udał się na wyspę Utøya, gdzie odbywał się obóz młodzieżówki norweskiej Partii Pracy i tam dopuścił się największej, najkrwawszej masowej strzelaniny popełnionej przez jednego człowieka w historii świata. Na wyspie Utøya zginęło 69 osób, a rannych zostało co najmniej 110, w tym 55 ciężko. Ale zanim opowiem Wam o szczegółach tej sprawy i o historii życia Andrasa Breivika, który później zmienił nazwisko i dziś zwie się Fjodolf Hansen, muszę powiedzieć dwa słowa o genezie tego odcinka. Otóż pewnie nikt z słuchaczy tego kanału nie ma pojęcia o tym, że prowadzę jeszcze drugi kanał, który zyskał sobie dosyć sporo subskrybentów przez tak naprawdę pierwszy rok swojej działalności, nieporównywalnie więcej niż ten kanał, na którym właśnie możecie słuchać tego odcinka. No i tam opowiadam o różnych historiach związanych właśnie ze zbrodniami, z generalnie szeroko pojmowaną tematyką pobytu w więzieniu, sprawami związanymi z kwestiami penitencjarnymi, odbywaniem kary i tak dalej. No a że rozpocząłem taki cykl o więzieniach za granicą, trochę dziełem przypadku, zaczęło się od więzień w Niemczech, później były więzienia w Wielkiej Brytanii, więzienia w Rosji, więzienie w USA, w międzyczasie jeszcze więzienia w Brazylii. No i pojawił się taki pomysł, żeby cały ten cykl zakończyć historią związaną z służbą penitencjarną i generalnie więzieniami w Skandynawii, a już najbardziej w Norwegii, bo istnieje taki stereotyp, że tam więzienia są wręcz zorganizowane na pograniczu naszych sanatoriów czy nie najgorszych hoteli. No ale żeby zrobić taki przedwstęp i taki przedsmak do całej historii związanej z więziennictwem norweskim, pomyślałem sobie, że doskonałym pomysłem będzie opowiedzenie o sprawie Breivika, bo wtedy właśnie dowiedzieliśmy się jako polska opinia publiczna o tym, w jakich warunkach odbywają karę pozbawienia wolności ludzie skazani w Norwegii. Ja nie zapomnę do dziś, jak wielkim szokiem było zarówno dla mnie, jak i dla moich kolegów z pracy, gdzie wówczas siedzieliśmy w biurze i śledziliśmy całą tą sprawę związaną z Breivikiem i z jego procesem. No właśnie, jak bardzo byliśmy zszokowani tym, że okazało się, że został on skazany na 21 lat pozbawienia wolności, bo to jest najwyższy wymiar kary w Norwegii, gdzie przecież za zbrodnie o takiej skali w Stanach Zjednoczonych człowiek dostałby krzesło elektryczne albo w najlepszym wypadku kilkadziesiąt wyroków dożywotniego pozbawienia wolności i to pewnie jeszcze w warunkach takiego zakładu karnego typu Supermax, co jest tak naprawdę pogrzebaniem człowieka za życia w betonowej celi 2x3 metry. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego, jak wygląda kara pozbawienia wolności w systemie Supermax, to zapraszam na mój drugi kanał. Oczywiście będzie link w opisie. Tam jest dosyć dokładnie opisany system penitencjarny w Stanach Zjednoczonych i właśnie również cele typu Supermax. Ponieważ ja mam naturalną tendencję do gadulstwa i opowiadania o rzeczach, które niewiele wnoszą do meritum jakby zagadnienia, jeszcze tylko jedno zdanie na koniec. Ten materiał pojawia się na kanale Wake Up TV, dlatego że chciałbym troszeczkę ten kanał rozkręcić i zdynamizować, dlatego że bardzo polubiłem robienie odcinków, różnych ciekawych informacji, chciałbym podawać Wam coraz więcej, ponieważ tamten kanał związany z tematyką więzienno-kryminalną troszeczkę mnie ogranicza, tutaj mógłbym rozwinąć skrzydła znacznie bardziej, chciałbym po prostu
wypromować ten kanał. Co tu dużo mówić, zwyczajnie nie będę owijał w bawełnę, dlatego właśnie na ten kanał wrzucam odcinek o historii Breivika, a na drugi kanał, który jest poświęcony stricte tematyce penitencjarnej, kryminalnej i więziennej, opowiem o tym, jak wyglądają warunki życia w więzieniach skandynawskich ze wskazaniem na więzienia norweskie. Taki mój plan szatański i mam nadzieję, że przynajmniej część z Was to rozumie. Okej, mam już za sobą obszerny wstęp i wyczerpujące wyjaśnienie, więc teraz czas najwyższy na to, żeby opowiedzieć trochę na temat głównego bohatera, którym jest Andreas Breivik. Zmienił on później, jak wspomniałem wcześniej, nazwisko na Fjoltorf Hansen, nie wiedzieć czemu. Być może dlatego, że niekoniecznie chciał się utożsamiać ze swoimi rodzicami. A dlaczego? A dlatego, że od samego początku miał z tym spory problem. Andreas urodził się w 1979 roku i od samego początku miał dosyć spore problemy rodzinne. Trudno dotrzeć do naprawdę sprawdzonych i rzetelnych źródeł, które mogłyby wskazywać na dzieciństwo i młodość Breivika. Natomiast można dotrzeć do wiadomości czy informacji, które wskazują na to, że jego ojciec był dyplomatą, mama była pielęgniarką i rozstali się rodzice Andreasa Breivika, kiedy on był młodym chłopcem, wręcz dzieckiem. Matka wróciła do Norwegii z pobytu w Wielkiej Brytanii, gdzie został jego ojciec. I od samego początku pobytu z matką Andreas miał duże problemy. Chodzi o to, że matka młodego Breivika od samego początku nie bardzo radziła sobie z wychowaniem dziecka. Kiedy trafił do przedszkola, to od w zasadzie samego początku sprawiał on swego rodzaju problemy wychowawcze. Jego mama zgłosiła ten problem do norweskiej opieki społecznej, która to jest niebywale wyczulona na wszelkie przypadki jakiejkolwiek przemocy wobec dzieci. I tutaj pozwolę sobie na pierwszą dygresję, a moi słuchacze z kanału Więzienne Opowieści, Mr. Nemesis, doskonale wiedzą o tym, że dygresję bardzo lubię i no niestety już tak mam, że czasami zajmują one więcej czasu niż zajmować powinny, ale ja co prawda w Norwegii nigdy nie byłem, ale znam kogoś, kto był. A więc z tak zwanego dobrze poinformowanego źródła wiem, że norweski system opieki społecznej działa bardzo restrykcyjnie, do tego stopnia, że jeżeli na przykład sąsiedzi zgłaszają jakąś rodzinną awanturę, kłótnię i płacz dzieci, no to na miejsce przyjeżdża policja, pierwsze czynności, jakie podejmują, to zabierają dzieci do jakiegoś ośrodka pomocy społecznej czy chwilowego przytułka domu dziecka, coś na tej zasadzie, a dopiero później rozstrzygają, czy w ogóle było to zasadne i czy ta awantura to nie była jakaś drobna kłótnia, tak na dobrą sprawę, więc tamto społeczeństwo jest niezwykle wyczulone na coś takiego jak przemoc wobec dzieci. Ale wracając do Breivika, niektóre źródła podają, że on pierwsze lata swojego dzieciństwa spędził w Wielkiej Brytanii w pełnej rodzinie, ponieważ jego ojciec, jak wspomniałem wcześniej, był dyplomatą, natomiast później związek jego rodziców się rozpadł i Breivik wrócił ze swoją mamą do Norwegii, tam też sobie zamieszkali, przy czym jego matka od samego początku nie traktowała Andreasa zbyt dobrze, tak w największym uproszczeniu można powiedzieć. Ona była dosyć mocno emocjonalnie rozchwiana, o czym jeszcze za chwilkę Wam powiem, bo już w zasadzie na etapie ciąży matka Andreasa odnosiła się z niekrytą pogardą w stosunku do rozwijającego się w jej łonie dziecka. Ona kompletnie nie chciała tej ciąży, to była jakaś totalna wpadka. No i od samego początku w zasadzie znęcała się nad swoim synem, co spowodowało wiele negatywnych skutków i wiele zmian w psychice młodego Andreasa. Tutaj warto wspomnieć o tym, że Andreas miał siostrę starszą o 6 lat i prawdopodobnie rodzice, czy w zasadzie głównie matka, liczyła na to, że to będzie jedyne ich dziecko. No i nagle Andreas okazał się być wpadką, ponieważ ona sobie nie radziła z wychowaniem dwójki dzieci, a już zwłaszcza jej zdaniem problemy wychowawcze sprawiał Andreas. Zgłosiła się do pomocy społecznej,
no, w celu uzyskania właśnie pomocy, nomen omen. Została wezwana z synem na badania, został poddany obserwacji młody Breivik, no i efekty tej obserwacji były takie, że specjaliści stwierdzili, że on jest dzieckiem aspołecznym, nie nawiązuje kontaktów z rówieśnikami, nie za bardzo jest zainteresowany jakimiś zabawami, a już zwłaszcza w większym gronie. Z przesadną atencją i z przesadną ostrożnością traktował wszystkie zabawki, które miał do dyspozycji. No i sprawiał wrażenie po prostu bardzo dziwnego, nietypowego, odklejonego nieco od rzeczywistości chłopca, który żyje sobie we własnym świecie. No ale oprócz tego, że specjaliści, czy też biegli powołani do tej sprawy, wypowiedzieli się na temat syna, no to również napisali raport o matce, w którym wskazali na to, że posiada ona osobowość rozchwianą emocjonalnie typu borderline, co skutkowało m.in. tym, że w jednej chwili była miła i dobra, uczuciowa i sympatyczna po to, żeby dosłownie za moment całkowicie się zmienić i z byle powodu krzyczeć na syna, robić jakąś totalną awanturę. Dodatkowo w sytuacjach stresowych ona myślała całkowicie nielogicznie, no i była dosyć mocno perwersyjna i wyuzdana, jeśli chodzi o swoje fantazje seksualne, bo w bardzo niedwuznaczny sposób traktowała mężczyzn w swoim otoczeniu. No po prostu była dosyć mocno niestabilna i co tu dużo mówić, prawdopodobnie cierpiała na jakąś poważną chorobę natury psychicznej. A jak być może wiecie, tego typu schorzenia no, mają to do siebie, że są również dziedziczne, więc jeżeli w rodzinie pojawiają się tego typu odchylenia od szeroko pojmowanej normy, no to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie się to pojawiało dalej w następnych pokoleniach. I tak właśnie Andreas Breivik został określony mianem no, dosyć mocno zaburzonego człowieka, chociaż ostatecznie w trakcie procesu biegli stwierdzili, że był całkowicie poczytalny w chwili popełniania czynów, o których jeszcze za chwilkę powiem, no to jednak została u niego początkowo wykryta schizofrenia paranoidalna i osobowość narcystyczna, a także no takie bardzo mocno aspołeczne podejście do życia. No i właśnie aspołeczne i takie, nazwijmy to, wywrotowe tendencje Andreas już od młodych lat zaczął wykazywać, ponieważ dosyć szybko przyłączył się do lokalnej subkultury hip-hopowej, co oczywiście nie jest żadnym problemem, no ale dosyć mocno zaangażował się w graficiarstwo, co już mogło być problemem, zwłaszcza dla właścicieli budynków, kamienic czy innych miejsc, na których swoje graffiti prezentował, i w związku z tymi przejawami twórczej ekspresji niejednokrotnie był przez policję karany. No i mniej więcej w wieku lat 16, kiedy Anders został ukarany grzywną, zerwał kontakt z nim jego ojciec. Przy czym tutaj też jest kwestia trochę sporna, ponieważ ojciec twierdzi, że to Andreas przestał się z nim kontaktować i nie chciał mieć jakiegokolwiek kontaktu, natomiast twierdzi on również, że no w zasadzie od samego początku chłopak był dosyć dziwny, wycofany, zamknięty w sobie, w zasadzie bardzo rzadko i bardzo niechętnie w ogóle o sobie opowiadał, nawet będąc dzieckiem czy też nastolatkiem. Andreas miał bardzo silną potrzebę przynależności do jakiejś silnej organizacji i on przez jakiś czas był nawet członkiem jednej z partii politycznych w Norwegii, a była to konkretnie Partia Postępu, w której to uczestniczył w latach 2004-2006, a już wcześniej, bo od 1997 roku był członkiem młodzieżówki tejże partii. A jest to organizacja narodowo-konserwatywna, czyli cechująca się takim katalogiem poglądów jak nasze polskie Prawo i Sprawiedliwość, ale jednocześnie, co ciekawe, jest to również organizacja libertariańska, czyli taka, która za wartość nadrzędną stawia sobie wolność jednostki i jakby odrzuca z założenia
wszelką władzę nadaną w postaci no, choćby rządu, czyli taka trochę anarchizująca, krótko mówiąc, organizacja o jednocześnie bardzo konserwatywnych i narodowych poglądach. Jednak dla Breivika było to troszeczkę za mało mimo wszystko i dlatego gdzieś w okolicach 2007 roku zaangażował się w uczestnictwo w tak zwanej loży masońskiej. Tutaj mógłbym długo opowiadać na temat spiskowej teorii dziejów i o masonach, którzy to jakoby rządzą światem z tylnej ławy, co oczywiście nie jest prawdą. No tak czy inaczej jest to zdecydowanie bardzo tajemnicza organizacja i tejże właśnie organizacji członkiem został Andreas Breivik, został masonem pierwszego stopnia. No i niedługo później, bo już w 2009 roku zaczął realne przygotowania do swojego planu związanego z zamachem. Chciał zrobić coś wielkiego, chciał zrobić coś naprawdę dużego, no co mu się zdecydowanie poniekąd udało. Swoje przygotowania rozpoczął od tego, że założył jednoosobową działalność gospodarczą, jakbyśmy powiedzieli w Polsce, a w Norwegii było to jednoosobowe gospodarstwo rolne. Chodziło o to, żeby miał bezpośredni dostęp do różnego rodzaju nawozów, które mogłyby stanowić no, w przyszłości materiał wybuchowy. I tutaj właśnie Breivik wzorował się na innym psychopatycznym, masowym mordercy, którym był Timothy McVeigh. Dla tych, którzy nie wiedzą, przypomnę tylko, że Timothy dokonał zamachu terrorystycznego w Oklahoma City 19 kwietnia 1995 roku. Wybuchła przed budynkiem federalnym imienia Alfreda Murraya w Oklahoma City. Bomba, która była dostarczona przez Timothy'ego w ciężarówce i głównym składnikiem tejże bomby był właśnie azotan amonu, czyli no, składnik po prostu nawozów sztucznych. I jak bardzo niszczycielska moc może być tej substancji, można było przekonać się w sumie nie tak dawno temu, bo eksplozja w Bejrucie, do której doszło 4 sierpnia 2020 roku, była właśnie spowodowana przez złe przechowywanie azotanu amonu, czyli inaczej mówiąc saletry amonowej. Tutaj tak w kwestii tej eksplozji w Bejrucie to mniej więcej było 1/10, czyli powiedzmy 10% mocy bomby atomowej zrzuconej na Hiroshima, czyli naprawdę duży temat. Breivik, i tutaj pojawia się pierwszy wątek polski, kupował materiał niezbędny do stworzenia bomby, między innymi w Polsce, we Wrocławiu. Nie robił tego oczywiście osobiście, nie przyjeżdżał do Polski, tylko robił to poprzez internet, przez sklep internetowy. I tutaj kolejna ciekawostka i dygresja. Ja nie tak dawno temu troszkę dziełem przypadku wróciłem do starego hobby sprzed lat i wyremontowałem taki silniczek modelarski, chciałem go uruchomić i odpalić, a nie wiem czy wiecie, ale składnikiem paliwa modelarskiego do silników spalinowych jest właśnie metanol, czyli no, to jest ten trujący rodzaj alkoholu, ten taki bardzo trujący. Oczywiście nie jest proste, żeby coś takiego kupić. Można kupić oczywiście paliwo specjalne w sklepie modelarskim, który jest dosyć drogie, a ponieważ ja nie byłem pewien, czy w ogóle ten silnik odpali, czy się uruchomi, stwierdziłem, że sam sobie takie paliwo umieszam i moim wielkim zaskoczeniem było, w jak prosty sposób kupiłem litr metanolu przez internet i przeszło to do mnie normalnie do paczkomatu, a jest to taka ilość, która mogłaby spowodować śmierć między 50 a 100 osób, gdybym był bezczelny i tak na przykład polewał drinki żulom w parku. No ale wracając do głównego bohatera dzisiejszej opowieści, Breivik zapisał się również mniej więcej w tym okresie, czyli w latach 2008-2009 do lokalnego stowarzyszenia strzeleckiego i dostał pozwolenie na broń sportową, strzelał na strzelnicy, dosyć nieźle mu to wychodziło. Próbował kupić broń automatyczną w czeskiej Pradze, ale to mu się nie udało. Dlatego po powrocie do Norwegii z tej wycieczki europejskiej kupił sobie karabin Ruger Mini 14, który to stał się no, główną bronią, jakiej Breivik używał podczas masakry na wyspie Utoja. Nabył jeszcze drogą kupna pistolet Glock 34.
Ten karabinek Ruger Mini 14 to jest amerykańska produkcja. Przystosowany jest do amunicji kalibru 5,56, czyli tak zwany nabój pośredni, czyli coś pomiędzy pistoletem a karabinem. Ale tutaj nie bardzo chcę się już wgłębiać w szczegóły techniczne i w militaria. Krótko mówiąc, jest to dosyć archaiczna technologia, wykorzystująca tak naprawdę mechanizmy jeszcze z czasów II wojny światowej, a do użytku został wprowadzony w 1973 roku. Natomiast ten karabinek posiada taką funkcjonalność, że można go załadować magazynkiem o pojemności nawet 30 nabojów i właśnie z takich magazynków Breivik korzystał na wyspie Utoja. Jak zatem sami słyszycie, Anders Breivik, przepraszam, że ja tak trochę kaleczę jego imię i raz mówię tak, raz mówię inaczej, ale tak na dobrą sprawę to nigdy nie uczyłem się ani przez pół minuty języka norweskiego i nie do końca wiem, jak to jego imię się prawidłowo wymawia, mniejsza o większość. On przygotowywał się do zamachów już od dłuższego czasu. To był proces, który trwał kilka lat, czyli przynajmniej 3 lata bezpośrednio przygotowywał się do akcji. Skrupulatnie to wszystko planował, natomiast już kilka lat wcześniej jego poglądy bardzo mocno radykalizowały się w kierunku skrajnej prawicy, takiej powiedziałbym nawet faszyzującej. Gdyby to były lata 30. czy 40. XX wieku, to prawdopodobnie Anders Breivik byłby członkiem NSDAP lub innej podobnej partii nazistowskiej, faszystowskiej, no takiej po prostu skrajnie prawicowej. No i właśnie zanim opowiem o całej akcji, jaką przeprowadził, o tym zamachu i jego pomyśle, powiem troszeczkę o jego poglądach, bo to jest tutaj bardzo znaczące. Breivik miał bardzo zradykalizowane poglądy konserwatywno-narodowe, czyli mniej więcej takie jak nasi narodowcy, którzy uznają, że Polska tylko dla Polaków. No to Breivik twierdził, że Norwegia tylko dla Norwegów, bardzo sprzeciwiał się jakiejkolwiek emigracji i przede wszystkim on uważał, że Europa idzie w kierunku islamizacji. Norwegia jest jednym z najbogatszych krajów Europy, co prawda od niedawna, ale jednak. No i cała masa emigrantów zarobkowych przyjechała do Norwegii po to, żeby wykonywać te wszystkie czynności i te wszystkie prace, do których rodowici Norwegowie już się niekoniecznie garnęli. Tak swoją drogą, Norwegia to jest swego rodzaju fenomen na mapie Europy, ponieważ kiedyś to był kraj skrajnie biedny, a później stał się skrajnie bogatym, jak odkryto złoża ropy i gazu. No i właśnie ze względu na norweskie bogactwo Norwegia nie należy do Unii Europejskiej, o czym nie wszyscy wiedzą, natomiast należy do innych wszystkich wspólnot międzynarodowych, ale dziwnym trafem nie bardzo chcą się dzielić swoim bogactwem z całą pozostałą starą tak zwaną Europą. No i wychodząc z podobnego założenia, Breivik również nie chciał tego, aby Norwegia w jakikolwiek sposób dzieliła się swoim dobrobytem i swoim bogactwem z przybyszami, zwłaszcza ze wschodu, zwłaszcza ciemnoskórymi, smagłymi i krótko mówiąc, no nie chcę używać tego słowa na ci, ale wiecie co mam na myśli. Ekstremalnie silna potrzeba zamanifestowania swoich poglądów stała się w pewnym momencie prawdziwą obsesją Breivika, ponieważ on w trakcie, nie do końca wiadomo w zasadzie z czego on się otrzymywał, ale w trakcie dnia pisał swój manifest, który dosyć mocno inspirowany był różnego rodzaju wynurzeniami innych ekstremistów, ponieważ bardzo mocno czerpał z różnych podobnych dzieł opublikowanych w internecie. No i tak powstało dzieło pod tytułem 2083 Europejska Deklaracja Niepodległości. No a w przerwach między pisaniem tego jakże ambitnego dzieła Anders Breivik grał w gry. Przy czym jedną z jego ulubionych gier był World of Warcraft, ale jednocześnie wykorzystywał grę Call of Duty Modern Warfare 2 jako w zasadzie symulator swoich przyszłych działań, czyli po prostu grał w strzelankę po to, żeby jakby uniewrażliwić się na strzelanie do żywych osób, żeby nieco lepiej wyobrazić sobie realia takiego prawdziwego ataku w rzeczywistości, a po graniu w gry chodził na strzelnicę i tam po prostu trenował
posługiwanie się bronią. I trwało to, jeszcze raz podkreślę, prawie 3 lata. No i w końcu nastąpił ten dzień, kiedy chory syn wariata ziścił się, czyli 22 lipca 2011 roku Anders Breivik przystąpił do akcji. Ubrał się w strój policjanta, to znaczy w strój bardziej stylizowany na policyjny, ponieważ po prostu ubrał czarny mundur militarny, który w zasadzie można kupić w każdym sklepie z militariami. Zaopatrzył się dodatkowo w hełm, który miał być stylizowany na hełm policyjny. No i dodatkowo miał ze sobą sfałszowaną legitymację policyjną oraz wspomniany wcześniej zestaw broni, czyli pistolet i karabinek automatyczny. Tak wyposażony wsiadł do wypożyczonego wcześniej vana marki Volkswagen Transporter, którego załadował azotanem amonu, czyli inaczej mówiąc saletrą amonową, odpowiednio spreparowaną i przygotowaną do tego, żeby mogła eksplodować, i podjechał pod budynek rządowy premiera Norwegii. A tak jeszcze na marginesie, bo przecież się nie powstrzymam, kto nigdy w szkole podstawowej, albo jeszcze inaczej mówiąc za dzieciaka, nie bawił się saletrą z cukrem, niech pierwszy da komentarz pod tym filmem. W okolicy godziny 15.20 doszło do wybuchu bomby w centrum Oslo przed biurem premiera Jensa Stoltenberga, który tak na marginesie później został sekretarzem generalnym NATO. 8 osób zginęło od razu w chwili wybuchu, prawie 210 osób zostało rannych, w tym 12 ciężko. Breivik oczywiście opuścił wcześniej samochód i doprowadził do eksplozji zdalnie, i w opisanym wcześniej stroju paramilitarnym, niby przypominającym strój policyjny, udał się do samochodu, który był wcześniej zaparkowany i specjalnie na niego czekał w strefie, powiedziałbym, bezpiecznej od eksplozji. A ponieważ działał on w sposób zaplanowany i głęboko przemyślany, udał się od razu w kierunku wyspy Utoja, gdzie odbywała się konferencja, czy powiedziałbym taki obóz młodzieżowy Norweskiej Ligi Robotników, czyli jakby skrajnie przeciwnej do poglądów Breivika partii politycznej, czyli Norweskiej Partii Pracy, która to z czerwonymi barwami i z logotypem stylizowanym na kwiat róży wprost nawiązuje do tradycji komunistycznych tak zwanej starej Europy, czyli jest to po prostu partia marksistowska, którą na polskim politycznym podwórku moglibyśmy określić tak jak SLD, czy SDRP, czy jeszcze wcześniej PZPR. Tutaj ciekawostka jest taka, że cała licząca sobie 12 hektarów wyspa Utoja, leżąca niespełna 500 metrów od brzegu, należy jako własność do Norweskiej Młodzieżowej Ligi Robotników, czyli takiej przybudówki właśnie do tej partii pracy, o której powiedziałem przed chwilką. I jest to zwyczajowe miejsce spotkań młodzieżówek lewicowych, czy też lewicujących, gdzie młodzi ludzie są, nazwijmy to wprost, indoktrynowani i gdzie jest im przekazywana taka, a nie inna ideologia lewicowa, z którą to właśnie definitywnie nie zgadzał się i pewnie po dziś dzień nie zgadza się Anders Breivik. Jego plan był w zasadzie prosty, czyli przyjechał na przystań w stroju policjanta, stylizowanym na strój policjanta. Chwilę po tym, może nie taką całkiem chwilę, bo mniej więcej około 2 godzin po tym, jak w Oslo doszło do eksplozji, którą zresztą sam wywołał. Więc cała Norwegia w ciężkim szoku, Oslo w panice. Wiadomo już, że doszło do zamachów terrorystycznych, jeszcze nie wiadomo, kto jest sprawcą, jeszcze nie wiadomo, ile jest ofiar i tak dalej, ale jest dosyć grubo i dosyć głośno. I tutaj nagle na przystani pojawia się człowiek wyglądający na policjanta w stroju militarnym, wyposażony w broń, wyposażony w legitymację policyjną, co prawda sfałszowaną, ale jednak jakby nie było. Legitymację policyjną, ochroniarz tego nie wiedział, nie miał prawa wiedzieć, że ona jest sfałszowana, i mówi, że chciałby poinformować wszystkich zgromadzonych na wyspie Utoja o tym, że doszło w Oslo do zamachów, i chciałby ich wszystkich uspokoić, i przywrócić tam, powiedzmy, czy zaprowadzić tam porządek.
Tak zmanipulowany człowiek, który był na tej przystani w jezie Breivika, czy... no chyba nie użyłem prawidłowego określenia, bo w zasadzie nie tyle go w jezie, co razem płyną łódką, tak jak wspomniałem wcześniej, to nie jest duży dystans, bo około 500 metrów dzieli stały ląd od wyspy Utoja. No i Breivik trafia na plażę, oskrutujący go ochroniarz oddala się i wówczas Breivik rozpoczyna show, czyli przez megafon wzywa wszystkich uczestników tego spotkania, czy też obozu letniego, lewicującej norweskiej młodzieżówki, żeby zgromadzili się w jednym miejscu, bo chce ich poinformować o tym, co wydarzyło się w Oslo, ponieważ minęło od zamachu bombowego w centrum stolicy Norwegii już niespełna 2 godziny, no więc zapewne wszyscy już o tym wiedzą, bo zdążyli się dowiedzieć prawdopodobnie z jakichś przekazów medialnych, na przykład z radia, czy z jakichś wiadomości telewizyjnych, bo przecież wyspa Utoja nie jest odcięta od świata. No więc sam Andreas Breivik przedstawia się jako policjant, który właśnie przyjechał, żeby zapanować nad sytuacją. No i gdy młodzi ludzie zaczynają się do niego zbliżać, on wyczekuje na ten moment, kiedy tłum staje się coraz większy i w pewnym momencie po prostu sięga po broń i otwiera ogień, krzycząc przy tym: zginiecie wszyscy marksiści. To zdanie wielokrotnie podobno powtarzał. Strzelał na oślep po prostu po to, żeby zadać jak najwięcej bólu, cierpienia i żeby no, zabić jak najwięcej osób. W międzyczasie zadzwonił na norweską policję. Policjant dyżurny odebrał telefon. Andreas Breivik przedstawił się spokojnie z imienia i nazwiska. Powiedział o tym, że znajduje się właśnie na wyspie Utoja, że jest z norweskiego antykomunistycznego ruchu oporu i że chce się poddać. Oficer, który odebrał ten telefon, trochę nie bardzo wiedział, o co chodzi. Andreas to szybko wyczuł, dlatego skończył tą rozmowę i w zasadzie wrócił do swojego zbrodniczego planu zniszczenia. Całkowicie bezkarnie przemieszczał się po wyspie i strzelał do wszystkich, których napotkał. Oczywiście wśród uczestników socjaldemokratycznej młodzieżówki wybuchła panika. Zaczęli uciekać, zaczęli chować się gdzie tylko można było się skryć. Były to między innymi przenośne toalety, zwane dosyć często tojtojami. Niektórzy w pław próbowali uciekać z wyspy na stały ląd. Inni udawali martwych, jeszcze inni po prostu błagali o litość i w dwóch przypadkach spowodowało to jakieś zawahanie Breivika, bo przynajmniej dwie osoby no, w ten sposób ocaliły swoje życie. Breivik podczas swojego pobytu na wyspie Utoja i tej całej dramatycznej strzelaniny, która trwała nieco ponad godzinę, zachowywał się no, chaotycznie i dosyć nielogicznie, bo z jednej strony dobijał ranionych przez siebie ludzi, z drugiej strony potrafił zawrócić i strzelać do osób, które udawały martwych, ale jednocześnie potrafił również, tak jak wspomniałem przed chwilką, oszczędzić dwie osoby, które po prostu błagały o litość. Zwyczajnie odwrócił się od nich i poszedł dalej w zupełnie innym kierunku. I to dosyć ciekawie opisuje Polak, który, czy Polak, Norweg w zasadzie polskiego pochodzenia, Adrian Pracoń, który napisał książkę Masakra na wyspie Utoja, wydana i przez wydawnictwo Pascal w 2013 roku. Został on również postrzelony w trakcie tej masakry i był on jedną z ostatnich, a sam nawet twierdzi, że był ostatnią ofiarą Breivika przed jego zatrzymaniem. I tutaj pora na kolejną małą dygresję, bo sam pan Adrian no nie jest przesadnie wiarygodną osobą, biorąc pod uwagę to, że uczestniczył w procesie Breivika i dzień po przesłuchaniu, w którym uczestniczył, z nieznanych mi bliżej powodów dotkliwie pobił 2 osoby, w tym starszą kobietę, za co został skazany na 10 tysięcy koron norweskich grzywny i 180 godzin prac społecznych. A cała ta sprawa odbiła się dosyć szerokim echem w norweskiej opinii publicznej, dlatego że pan Adrian był jedną z bardziej rozpoznawalnych ofiar Breivika na wyspie Utoja. 4 people stood around him when he started to shoot them. Almost at point blank range. Yeah. The first 2 he shot at point blank, the 2 others started running, so they were shot
with not a great distance. Adrian Precone saw the shooter three times. He tried to swim from the island, but the water was too cold and the shore too far away. No ale wracając do wydarzeń na wyspie. Spanikowani uczestnicy spotkania młodzieżówki zaczęli wzywać policję, zaczęli informować swoich bliskich, głównie poprzez wysyłanie SMS-ów, ponieważ byli na tyle świadomi, żeby nie dzwonić, czyli no z ukrycia nie dawać się rozpoznać po prostu, no bo wiadomo jest, że gdyby rozmawiali przez telefon, to mogliby zostać usłyszeni przez Breivika, tego oczywiście nie chcieli. Policja norweska dosyć szybko połączyła kropki, dlatego zostały wysłane specjalne oddziały Delta, no czyli taki, powiedziałbym, norweski grom antyterroryści, albo jak to teraz się nie mówi, kontrterroryści, którzy wpadli tam uzbrojeni po zęby. Natomiast no jeszcze musieli kilka minut poczekać na łódź, która ich dowiezie ze stałego lądu na wyspę Utoja, a w międzyczasie Breivik ponownie zadzwonił na policję. Prawdopodobnie skorzystał z telefonu komórkowego jednej z ofiar, zadzwonił po prostu na numer alarmowy, przedstawił się z imienia i nazwiska, powiedział, że jest dowódcą norweskiego ruchu oporu antykomunistycznego, poprosił o bezpośrednie połączenie z dowódcą sił Delta. Policjant, który był dyżurujący w tym momencie, spytał, w jakiej sprawie pan dzwoni, o co w ogóle chodzi. Na co Breivik odpowiedział, że jest na wyspie Utoja, skończył swoją misję i chciałby się poddać. Dyżurujący przy telefonie policjant prawdopodobnie już wiedział doskonale o tym, że na wyspę Utoja zostały wysłane siły specjalne i prawdopodobnie chciał tą rozmowę wydłużyć maksymalnie, żeby przytrzymać Breivika tak długo jak to możliwe przy telefonie, więc zaczął mu zadawać pytania, żeby powtórzył swoje nazwisko, skąd jest, kogo reprezentuje. No i w tym momencie Breivik zaczął mówić, że jest dowódcą całej organizacji templariuszy, którzy zorganizowali się w norweskim ruchu oporu antykomunistycznego przeciwko islamizacji Europy i Norwegii. Następnie powiedział, że właśnie zakończyliśmy misję w imieniu zakonu templariuszy. No i w związku z tym, że operacja jest skończona, możemy oddać się w ręce oddziałów Delta. Potem jeszcze raz poprosił o połączenie bezpośrednie z dowódcą oddziałów Delta. Policjant dyżurujący stwierdził, że no nie jest w stanie go połączyć, ale rozmawia z osobą kompetentną i decyzyjną. Na koniec Breivik poprosił oficera dyżurującego o to, żeby szef Delta Force oddzwonił do niego na numer telefonu, z którego właśnie dzwoni, i na tym rozmowę zakończył. No i dosłownie minutę później został on zatrzymany przez norweskie policyjne oddziały Delta. Sam Breivik nie stawiał oporu, poddał się bez w ogóle żadnej walki. No i pierwsze jego przesłuchanie rozpoczęło się jeszcze na wyspie Utoja. Sam on stwierdził, że opowie o wszystkim w 98%, a pozostałe 2% pozostawi sobie jako, powiedzmy, furtkę negocjacyjną. Przez ponad godzinę Andreas Breivik zabił 69 osób, około 66 ranił, w tym wiele osób ranił ciężko. Został oczywiście przetransportowany do aresztu w Oslo. Został mu przydzielony adwokat z urzędu, który przeprowadził z nim bardzo wiele rozmów i następnie po kilku dniach udzielił dosyć obszernego komentarza na temat tego, co Breivik dokonał. Has he shown any remorse or any regret for what he did? He said it was necessary to start a war here in Europe and throughout the Western world. So he's sorry that it was necessary, but it was necessary, he says. Was he expecting to survive and be arrested? No. He expected he would be killed or that he would kill himself? He expected to be killed. 16 kwietnia 2012 roku rozpoczął się proces Breivika przed norweskim sądem w Oslo. Breivik wszedł na salę sądową skuty w kajdankach, które zostały mu zdjęte, zanim zajął miejsce, i chwilę po tym wykonał on charakterystyczny gest, czyli prawą rękę położył na sercu, a później wyciągnął ją przed siebie trochę w takim, nazwijmy to, nazistowskim geście, z tym, że z zaciśniętą pięścią. Tłumaczył to później, że ten gest symbolizuje siłę, honor i wyzwanie rzucone marksistowskim tyranom w Europie.
Specjalnie na potrzeby tego procesu została przebudowana sala sądowa, czyli została tam dołożona szklana ściana, która miała oddzielać oskarżonego od rodzin ofiar. Ponadto cały proces był transmitowany do innych sądów, na inne sale sądowe, gdzie rodziny pozostałych ofiar mogły oglądać na żywo to, co dzieje się na sali sądowej. No i sam proces trwał stosunkowo krótko, bo już 24 sierpnia 2012 roku Breivik został skazany na 21 lat więzienia bez możliwości wcześniejszego przedterminowego zwolnienia przed upływem 10 lat. 21 lat to jest maksymalny wymiar kary według kodeksu karnego w Norwegii, natomiast zostało zastrzeżone w tym wyroku, że ten pobyt w więzieniu może być wydłużany w zasadzie bez ograniczeń według decyzji sądu, tak długo, jak długo będzie tego wymagało bezpieczeństwo społeczne Norwegii. Czyli krótko mówiąc, Anders Breivik będzie mógł tak na dobrą sprawę odbywać wyrok pozbawienia wolności dożywotniego. Jeszcze podczas rozprawy sądowej, kiedy miał możliwość zabrania ostatniego słowa, zaczął cytować części swojego manifestu, o którym wspomniałem wcześniej. I'd like to finish by making an apology. I'd like to apologize to all militant nationalists in Norway and in Europe for not being able to. This is not the time to address anyone outside of this courtroom. Sędzina przerwała mu to, wyłączyła mikrofon i wówczas Breivik przy wyłączonym mikrofonie powiedział, że żałuje, że nie zabił więcej osób na wyspie Utoja. Cała jego przedsięwzięcie i ta jego akcja terrorystyczna tak na dobrą sprawę miała na celu w jego chorej świadomości przekazanie światu tego, jak bardzo nie zgadza się on i jego wydumana organizacja, której tak na dobrą sprawę nigdy nie było, z islamizacją Europy, co tak na dobrą sprawę ujawnia tak zwany kompleks Mesjasza u Breivika, czyli taki stan psychiczny, podczas którego ktoś uważa, że został wybrany, jakoś naznaczony szczególnie jako jednostka, której przeznaczeniem jest ocalenie świata lub pewnej grupy ludzkości od jakiegoś zła, które nadchodzi. No, było kilku takich odjechanych ludzi w historii świata, którzy mieli podobne problemy. Między innymi można tutaj powiedzieć chociażby o Davidzie Koreszu, czy też Jimie Jonesie, którzy to byli przywódcami sekt religijnych i w ślad za nimi poszło wielu ludzi, którzy no, stracili życie. Jeżeli będziecie chcieli, to dajcie znać w komentarzu, opowiem więcej o tych dwóch, nazwijmy to, gagatkach. Natomiast wracając do Breivika, został skazany na 21 lat pozbawienia wolności. Jak mówiłem wcześniej, przebywa on w zakładzie karnym o zaostrzonym rygorze, niespełna 100 km od stolicy Norwegii Oslo, w miejscowości Skien, gdzie ma do dyspozycji aż trzy połączone cele, wyposażone m.in. w łóżko, prywatną łazienkę, telewizor, lodówkę, komputer, przy czym bez dostępu do internetu. Ma również do dyspozycji konsolę do gier. Jest izolowany od pozostałych osadzonych, jak również strażnicy zmieniają się cyklicznie po to, żeby Breivik nie był w stanie ich zmanipulować. O tym, jak wygląda norweski system penitencjarny i norweskie więzienia, opowiadam na moim drugim kanale i oczywiście link do tego materiału znajdziecie w komentarzu w opisie do tego filmu. Natomiast warto tutaj nadmienić, że w marcu 2016 roku Breivik wytoczył proces przeciwko rządowi Norwegii, gdyż uznał, że warunki, w jakich jest przetrzymywany w więzieniu, uznał za nieludzkie i łamiące prawa człowieka. Mniej więcej po roku sąd apelacyjny przyznał mu częściowo rację, jednocześnie stwierdził, że rygorystyczne środki są konieczne ze względów bezpieczeństwa i sąd uznał, że są one właściwe i odizolowanie skazanego od innych więźniów jest jak najbardziej zasadne. To tyle, jeżeli chodzi o sprawę Andrasa Breivika. Zapraszam wszystkich na kanał Więzienne Opowieści, gdzie opowiem dokładnie o tym, jak wygląda system penitencjarny i więzienia w Norwegii, Skandynawii. Możecie tam również posłuchać o tym, jak wyglądają więzienia w Rosji, Niemczech,
No i jest cała długa saga więzienna o tym, jak wygląda kwestia odsiadki w Polsce i zastanawiam się, czy taki Andrzej Breivik, gdyby trafił na przykład do ośrodka, który nazywa się Czarny Delfin albo ewentualnie Polarny Wilk w Rosji, czy również byłby tak samo zaskoczony swoimi warunkami pobytu, jak to ma miejsce w Norwegii. Jest takie piękne staropolskie przysłowie i niech to będzie puentą tego odcinka, że co kraj to obyczaj, bo gdyby Andrzej Breivik swojego wyczynu dokonał w Rosji, w Niemczech albo generalnie w ogóle gdzieś na terenie Europy tak zwanej starej, to prawdopodobnie otrzymałby karę dożywotniego pozbawienia wolności naprawdę w podłych warunkach, na przykład kolonii karnej albo w systemie Supermax, gdyby dokonał swoich wyczynów w Stanach Zjednoczonych, o ile w ogóle nie zostałby skazany na karę śmierci, która, przypominam, że w Stanach Zjednoczonych w dalszym ciągu obowiązuje. No na pewno Breivik jest osobą bardzo mocno zaburzoną, z olbrzymimi problemami natury psychicznej, właśnie ten syndrom Mesjasza i prawdopodobna schizofrenia paranoidalna objawia się w nim. Czy jest to efekt jego skrzywionego dzieciństwa, tego nie wiem. Czy jest to efekt choroby dziedzicznej, też trudno powiedzieć. No, ciekaw jestem waszych opinii na ten temat, ciekaw jestem komentarzy pod tym odcinkiem, a mam nadzieję, że będzie ich wiele. Tyle ode mnie, jeśli chodzi o Breivika i tyle, jeśli chodzi o ten temat. Zapraszam do komentowania i do współuczestnictwa w tworzeniu tego kanału.